Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu War News i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem jest Marcin Kuśmierczyk z kanału Polityka Zagraniczna. Witam cię serdecznie, Marcinie. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Niewątpliwie w przeciągu ostatniego roku wiele się zmieniło w polityce międzynarodowej Ukrainy. I dziś istnieje zupełnie inna rzeczywistość na linii Kijów-Bruksela, a także między poszczególnymi jej członkami. A zatem jak wyglądały obustronne relacje między Ukrainą a Unią Europejską przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji? Cóż, te relacje tkwiły w takim momencie, w którym wiadomo było, że Ukraina chce zmierzać do Unii Europejskiej, ale był marazm w tych relacjach w tym sensie, że nie było istotnych politycznych sygnałów, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej może nastąpić szybko. Tego marazmu nie było, jeżeli chodzi o adopcję prawa, które jest niezbędne do tego, by państwo mogło stać się członkiem Unii Europejskiej. Tutaj Ukraina cały czas była na odpowiedniej ścieżce, no ale te reformy cały czas nie były prowadzone odpowiednio szybko, by perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej mogła być realna w ciągu kilku najbliższych lat. Tutaj takie oczywiście punkty sporne, zapalne, to były między innymi te związane z reformą sądownictwa. Co więc zmieniła inwazja z perspektywy chociażby Berlina i Paryża w stosunku do Kijowa? Zmieniła właściwie wszystko, to znaczy dzisiaj nie da się powiedzieć Ukrainie w wielu kwestiach nie, a prawda jest taka, że Ukraina postawiła członkostwo w Unii Europejskiej, a już na pewno realną perspektywę tego członkostwa w Unii Europejskiej jako niezbędny warunek swojego zwycięstwa. To nie jest dzisiaj błaha kwestia, tylko jedna z najważniejszych kwestii, które politycznie chce ugrać Ukraina na obecnym konflikcie. No bo czego chce Ukraina? Oprócz oczywiście tego, że chce odzyskać wszystkie swoje terytoria zagarnięte przez dzisiaj rosyjskiego okupanta, to by Ukraina mogła się odbudować, by mogła być bezpieczna, Ukraina musi wyrwać się z próżni bezpieczeństwa, próżni gospodarczej i próżni politycznej. To znaczy nie może istnieć między Zachodem, między Unią Europejską a Rosją. I o ile w kwestiach bezpieczeństwa członkostwo w NATO nie jest konieczne, ponieważ można to członkostwo w pewien sposób obejść poprzez to, że część członków Sojuszu Północnoatlantyckiego zapewni Ukrainie wiarygodne i twarde gwarancje bezpieczeństwa. Coś takiego na przykład sformułował były już sekretarz generalny NATO, a Anders Fogh Rasmussen jego zespół pracujący dla prezydenta Zełenskiego właśnie takie zalecenia dla Ukrainy przygotował. No bo jeżeli Ukraina otrzyma twarde gwarancje bezpieczeństwa od części członków NATO, w tym od jakiegoś mocarstwa nuklearnego, czyli na przykład Stanów Zjednoczonych optymalnie, no to będzie to mogło przez jakiś czas być właściwie równoznaczne z członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim pod wieloma względami. Natomiast nie da się obejść w żaden sposób członkostwa w Unii Europejskiej, bo tylko to zapewnia granie na równych warunkach gospodarczych, jak i politycznych na kontynencie europejskim. Jak również to jest absolutnie niezbędne z punktu widzenia perspektywy na realną odbudowę Ukrainy. To znaczy wiarygodność, znaczy wiara w to, że Ukraina może być podniesiona gospodarczo z kolan, musi odbywać się w tym kontekście Unii Europejskiej nie tylko jako funduszy, ale też jakiego pewnego rodzaju modelu funkcjonowania gospodarki w ramach jednego rynku europejskiego. I ponieważ Ukraina postawiła ten cel bardzo wyraźnie, to znaczy chce, by rozmowy akcesyjne rozpoczęły się jeszcze w tym roku, dziś Ukraina ma po prostu narzędzia do tego, by w pewien sposób politycznie wymusić działania na Unii Europejskiej, które w innych warunkach byłyby zupełnie niemożliwe. Można też zatem powiedzieć, że wielokrotnie się to przewijało chociażby w mediach, że Polska miała wpływ na wizerunek Ukrainy w Brukseli. Jaki więc nasz kraj miał na to wpływ? No myślę, że Polska oczywiście, warto pamiętać, że to polski prezydent wyszedł pierwszy z propozycją nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Ten list podpisany przez większość prezydentów bukareszteńskiej dziewiątki, która spotkała się niedawno z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to było rozpoczęcie pewnego rodzaju kampanii politycznej. Na początku wydawało się to absolutnie to niemożliwe do osiągnięcia, ale okazało się, że dało się przeforsować ten status kandydata. To było w czerwcu ubiegłego roku, kiedy do Kijowa udali się kanclerz Niemiec, prezydent Francji oraz wówczas jeszcze premier Włoch Mario Draghi z zapewnieniami, że oni oczywiście zawsze byli za tym, by taki status Ukrainie nadać. Oczywiście perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej ona zmieniałaby bardzo wiele, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania Unii Europejskiej. Tak naprawdę moim zdaniem to członkostwo w ogóle przedefiniowałoby to, czym jest współpraca europejska, ponieważ
ten model, w którym tak naprawdę do rdzenia Unii Europejskiej, które zaczęło konstruować się zaraz po II wojnie światowej, no, doklejane są kolejne warstwy, ale w taki sposób, by właśnie to, od czego się zaczęło, czyli zachodnia Europa cały czas miała przewagę, jeżeli chodzi o no, sposób podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej. Członkostwo Ukrainy zmieniałoby tutaj charakter, no właśnie z definicji tego, czym w ogóle jest współpraca europejska. To w dużej mierze wynika właśnie ze sposobu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej, który to sposób premiuje państwa duże i ludne. To znaczy tutaj zarówno chodzi o ilość europosłów w Europarlamencie, ale również o to, że w Radzie Europejskiej decyzje podejmowane, kiedy decyzje podejmowane są tak zwaną podwójną większością, to konieczne jest uzyskać 55% państw, które reprezentują 65% ludności Unii Europejskiej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w naszej części Europy jest bardzo wiele państw, które nie są ludne, no, przypomnijmy, że Estonia ma mniej ludności niż sama Warszawa, no to oznacza, że zbudowanie koalicji nawet całego regionu może okazać się, że ten region wcale nie reprezentuje, że te państwa, ta koalicja nie będzie reprezentować wcale 65% ludności Unii Europejskiej i nawet jeżeli więcej niż połowa państw będzie chciała głosować za danym rozwiązaniem, no to przy braku 65% ludności taka decyzja, jeżeli do niej potrzeba większość, podwójnej większości, to taka decyzja nie przejdzie. Dlatego więc z punktu widzenia politycznego Ukraina w Unii Europejskiej bardzo wiele by zmieniła, choć pamiętajmy, że nic nie jest zawsze jednostronne, znaczy nic nie ma tylko zalet. Pamiętajmy, że na przykład członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli stałoby się w ciągu najbliższych kilku lat, sprawiłoby, że Polska z największego beneficjenta unijnego budżetu w następnym budżecie byłaby już z całą pewnością płatnikiem netto. 23 czerwca Ukraina została kandydatem do Unii Europejskiej. Wiadomo, że od 2014 roku podjęła wiele reform i procesów. Jednak jakie jeszcze więcej procesów reform musi wykonać Kijów, aby stać się krajem członkowskim i na jakim jest obecnie etapie, by do tego dążyć? To jest pytanie, na które tak naprawdę w pełni kompetentnie będzie można odpowiedzieć dopiero za prawdopodobnie parę miesięcy, ponieważ właśnie teraz powstaje dokument, który ma podsumowywać ten stan reform i który ma określić właśnie, gdzie jesteśmy i gdzie mamy zmierzać dalej. Ten dokument, czy to opracowanie powstaje w Komisji Europejskiej. Natomiast sygnały, które wysyła Komisja Europejska, a również publicznie, są dosyć czytelne. To znaczy niezbędne reformy, które Ukraina musi przyjąć, to są właściwie te standardowe slogany powtarzane, które dotyczą tak zwanych kryteriów kopenhaskich, czyli to są reformy polityczne związane z funkcjonowaniem państwa, czyli na przykład bezstronnością wymiaru sprawiedliwości, prawniejszości, wszystko to, co związane jest z jakby polityką związaną z konstrukcją systemu politycznego, który preferuje Unia Europejska. Ale mamy też te reformy, które sprawiają, że rynek Ukrainy będzie dostosowany do zasad rynkowych funkcjonujących w Unii Europejskiej. To znaczy Unia Europejska ma cały bagaż prawodawstwa już, który ma kilkadziesiąt lat. No i to ukraińska gospodarka musi dostosować się do prawodawstwa unijnego, a nie na odwrót. Więc to są te reformy rynkowe, jak i polityczne. Oczywiście w przypadku Ukrainy bardzo ważną kwestią pozostaje cały czas walka z korupcją. To pozostaje niezwykle istotny temat na linii właśnie Bruksela-Kijów. No i teraz tak naprawdę decyduje się to, jaki tryb przyjmie Unia Europejska w dyskusji na temat w ogóle przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej, bo przed Unią Europejską, przed Europą stoi wybór, czy trzymać się procedury, czy też podjąć decyzje, powiedzmy, o charakterze takim geopolitycznym. To jest jawny spór właściwie w Unii Europejskiej, który doskonale można było zaobserwować na przykład podczas ostatniej konferencji bezpieczeństwa z Monachium. Między innymi w tym panelu, w którym występował polski premier Mateusz Morawiecki, występował w jednym panelu z francuską minister spraw zagranicznych panią Catherine Colonne. I tamten, ta dychotomia, te dwa różne podejścia w patrzeniu na Ukrainę w Unii Europejskiej, one brzmiały w sposób
bardzo wyraźny. Na czym te dwa podejścia polegają? Otóż państwa takie jak Polska, oczywiście państwa bałtyckie, właściwie stały podział, jaki mamy w Europie względem Ukrainy w bardzo wielu kwestiach, no, tutaj prezentują stanowisko, że Unia Europejska znalazła się w takim momencie historycznym, że musi podjąć decyzję zupełnie w wyjątkowych okolicznościach, które wymagają wyjątkowych działań. To znaczy trzeba podjąć odważną polityczną decyzję na temat przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej jak najszybciej. I nie należy w tych okolicznościach przejmować się dzisiaj tym wielkim bagażem procedur, który zawsze związany jest z akcesją do Unii Europejskiej. No, druga strona tego sporu to są państwa, które mówią, tak, oczywiście musimy się spieszyć, no ale jednak musimy zachować ten tryb procedur, no bo nie można być jak na niby w Unii Europejskiej, tak? Znaczy to trzeba przyjąć pewien system zasad, to musi być wszystko sprawdzone, czyli trzymajmy się procedury. No i teraz musimy brać pod uwagę to, że Komisja Europejska nie ma za bardzo podstaw prawnych do tego, by zachowywać się w sposób ponadstandardowy, chyba że taką wolę narzucą jej państwa członkowskie, więc dzisiaj ta procedura wydaje się iść tym standardowym, oczywiście przyspieszonym w jakiejś mierze, ale jednak standardowym, proceduralnym trybem, który na pewno zajmie lata. Pojawia się też taka opcja, zresztą to też, żeby było ciekawie, również w Monachium, no, podczas panelu z premierem Szwecji, w panelu brał też udział polski polityk, zbudający niemałe kontrowersje, jeżeli chodzi o jego wypowiedzi na temat, no zresztą brał po prostu udział Radosław Sikorski. I on w tym panelu zaproponował takie podejście, by dać Ukrainie członkostwo w Unii Europejskiej politycznie, była po prostu członkiem Unii Europejskiej w sposób polityczny, to znaczy miała te atrybuty wpływania na decyzje polityczne w ramach Unii Europejskiej, ale by kolejne jakby aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej były ukryte przed Ukrainą do momentu wprowadzenia tych konkretnych reform, które określi Komisja Europejska. Czyli, no, mówiąc rzecz obrazowo, byłoby to członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej na bazie takich, by odblokować jakąś część pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, ale tym członkiem politycznie zostałoby już uznana. Parafrazując Josepha Borrella ze wspomnianej już wcześniej konferencji, że Ukraina już się stała krajem Zachodu, co właściwie Ukraina może chociażby już teraz, już dzisiaj oczekiwać od Unii Europejskiej? Na pewno Ukraina może oczekiwać daleko idącego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej i to się dzieje. Warto tutaj przypomnieć czy poinformować, jeżeli ktoś nie wierzy do tego, by wspierać Ukrainę finansowo, użyto po raz kolejny unijnych obligacji Unii Europejskiej, czyli Unia Europejska wypuszcza na rynek wspólne obligacje, które właśnie finansują pomoc finansową dla Ukrainy, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że Ukraina potrzebuje oczywiście sprzętu wojskowego i potrzebuje tych rzeczy związanych z czysto militarnym wymiarem konfliktu czy rosyjskiej agresji, no to pamiętajmy, że Ukraina potrzebuje też stale kropelki pieniężnej, by państwo mogło funkcjonować, by emerytury mogły być wypłacane, by cały aparat urzędniczy mógł pracować. No pamiętajmy, że ukraińska gospodarka jest systematycznie niszczona, wiele gałęzi gospodarki albo w ogóle nie może pracować, albo może pracować znacznie mniej wydajnie niż przed wojną. No oprócz pomocy finansowej pamiętajmy też, że Unia Europejska finansuje część sprzętu wysyłanego przez państwa członkowskie na Ukrainę. No i oczywiście tym trzecią rzeczą, na które może liczyć ze strony Unii Europejskiej Ukraina, to jest uderzenie sankcjami w Federację Rosyjską. Tutaj wydaje się, że dzisiaj możemy być właściwie przekonani, że jeżeli chodzi o tę zimę, to jesteśmy już po tej bezpiecznej stronie, jeżeli chodzi o możliwości rosyjskiego szantażu energetycznego. Zobaczymy, jak silne karty w ręku będzie miała Rosja przed kolejną zimą, ale wydaje się, że nie będą one tak mocne jak w przypadku tej. Więc powoli wydaje się, że te sankcje, które tak naprawdę, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, dopiero stosunkowo niedawno weszły w życie, no to one będą kluczowe w tym, by zatrzymać wpływy do budżetu Federacji Rosyjskiej. Chociaż tutaj myślę, że dalej trzeba być w ostrożnym wyciąganiu z daleko idących wniosków. Czy jest więc także szansa na to, że Unia Europejska jeszcze się odwróci Ukrainy i będzie powrót do polityki wobec Rosji, być może do nowych porozumień mińskich? To są pytania, które zadaje nam wiele internautów. Jaka więc właśnie jest na to szansa, że wszystko to może się zmienić, co się aktualnie dzieje?
Bardzo trudno jest ocenić takie szanse. Oczywiście, że pewnie gdzieś one są, ale nie wydaje się dzisiaj, by one były istotnym zagrożeniem. Znaczy, myślę, że istotniejszym zagrożeniem nie jest to, że Unia Europejska zwróci się ponownie w stronę Rosji, ale raczej to, że odwróci się również od Ukrainy. To znaczy, jeżeli Ukraina nie uzyska pewnych koncesji politycznych, znaczy, jeżeli Ukraina nie otrzyma realnych perspektyw na członkostwo w Unii Europejskiej teraz, jeszcze w trakcie trwania wojny, to po wojnie argumenty, które dziś ma Ukraina w ręku, to znaczy, że my walczymy za wasze wartości, walczymy, by wejść do Unii Europejskiej, umieramy tutaj, by właśnie być później w przyszłości członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli to wyparuje, to jeżeli to nie będzie teraźniejszością, to będzie przeszłością, a pamiętajmy, że ludzie mają stosunkowo krótką pamięć, no to szybko zacznie się pojawiać kalkulacja w wielu stolicach, czy nam się to opłaca, czy warto przyjmować Ukrainę do Unii Europejskiej, pamiętając o tym właśnie, że to będzie wiązało się z istotnym przewartościowaniem zarówno polityki, jakby systemu właśnie politycznego podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej, jak również to będzie wiązało się z dużymi kosztami. To znaczy, zanim dojdzie do konwergencji gospodarczej, zanim wyrównają się poziomy życia na Ukrainie, tak zniszczonej, tak zdewastowanej wojną, a właśnie średnio unijną, no to minie dużo czasu i trzeba będzie na to wydać dużo pieniędzy. Taka kalkulacja na pewno będzie się pojawiać w stolicach europejskich, jeżeli Ukraina nie otrzyma, jeżeli ta ścieżka do Unii Europejskiej nie będzie rzeczywista, realna, jak najszybciej. Marcinie, dziękujemy Ci za poświęcony nam czas. Państwo odsyłały na profil kanału Polityka Zagraniczna, a także na nasze profile. Marcinie, mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy będziemy mogli skorzystać z Twojej wiedzy. Życzymy Ukrainie szybkiego członkostwa w Unii Europejskiej. No i jeszcze raz dziękujemy i życzymy Państwu spokojnego dnia bądź wieczoru, niezależnie o jakiej porze to oglądacie. Dziękuję bardzo.